Dzień dobry, witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem czasu. No, słuchajcie, pracujemy na etacie, mamy córkę, mamy drugi kanał, ale wiem, że to nie jest tłumaczenie, zatem postaram się wrócić na normalny tory, czyli tydzień w tydzień jakiś filmik przygotować dla Was. Słuchajcie, ale co najważniejsze, pierwsze co chciałem powiedzieć, jest nas już 1000 i to dzięki Wam, moi drodzy. Dzięki Wam wszystkim i każdemu z osobna. Kłaniam się nisko. Przekroczyliśmy tą pierwszą magiczną barierę 1000 subskrybentów. To jest Wasza zasługa, za którą Wam bardzo serdecznie dziękuję. A od mojej narzeczonej Paulinki i od małej mi, czyli naszej małej córeczki, zobaczcie co dostałem. No, nie jest to jakiś tam srebrny przycisk Google czy coś takiego, ale słuchajcie, coś tam jakoś jest, nie? Jakaś tam nagroda dla mnie się trafiła. Jestem im bardzo wdzięczny za docenienie. Śmieszne, bo śmieszne, ale jest okej. Dobrze. Tematem dzisiejszego filmu, gdyż pięknie pada za oknem, burza przyszła i w ogóle mamy jakiś taki tydzień nieodzowny, jest makrofotografia w domu. A że mam na moim drugim kanale, na który mogę Was zaprosić, oczywiście pamiętajcie, z naszej paki zajmujemy się terrorystką, czyli hodowlą domową zwierząt egzotycznych, tak by można to nazwać, pająki, modliszki, skorpiony i teraz doszły szarańcze, o których za chwilę Wam powiem, to można wykorzystać sobie czas wolny, gdy dziecko śpi, albo jest na spacerze, albo zajmuje się sobą, albo coś takiego, na pokazanie Wam właśnie fotografii makro. Już nie jeden taki filmik robiłem, ale tak dla przypomnienia, słuchajcie, no i będę się chwalił nowymi zwierzątkami. Niestety przy ustawieniu filmu nie udało mi się później dograć szarańczy wędrownej. Zresztą teraz Wam pokazuję, jak ona wygląda, bo to udało mi się nagrać. No są tak szybkie i nie chciały współpracować. Totalnie nie chciały współpracować ze mną, z fotografem. No słuchajcie, tak pracuje się z żywymi istotami. Nie chciały współpracować, ja je rozumiem. No. Cóż, ta szarańcza, która nie chciała współpracować, trafiła do naszej rombodery, nie? Więc została karmówką. Zresztą szarańcza to karmówką i nie musimy się temu dziwić. Ale zobaczcie zdjęcia, które wykonałem, próbne, testowe. Jeszcze jest jedna szarańcza, szarańcza pustynna. Tutaj Wam pokazuję zdjęcia z telefonu, które są w terrarium zrobione i tak dalej, no bo poza terrarium to one są wszędzie. Też jest piękna. Też hodujemy jako karmówkę i na pokazanie, bo niektórzy hodują, słuchajcie, żeby mieć coś fajnego, pięknego, coś innego niż na przykład pająki, modliszki, skakuny. Mieć coś innego zupełnie. Dobrze. Czyli jak zobaczyliście, to co mi się nie udało, a mamy zwierzątka, które są, współpracują, to przejdźmy do dalszej części naszego filmu. Słuchajcie, jak zwykle idę po taniości. Blenda z AliExpress, Sony Alpha 37, Konica Minolta 50 mm makro 1:1, czyli teraz sprawdzałem ceny, zamykam się w 900 z tym wszystkim, no 5 zł. Domowe studio. Jak najbardziej domowy studio. Teraz Wam pokazuję, jak wygląda cały przykład. Słuchajcie, materiał, który jest, to jest z blendy, którą kupiliśmy okazjonalnie. Jest czarna. Dlaczego blenda? Gdyż nie odbija światła. No to chyba logiczne, nie? My możemy położyć płyty winylowe, gdzie światło, które ostrzelimy z lampy, odbije nam w drugą stronę. Kawałki drewna na polu macie tego pełno dosłownie i wykorzystać wszystko. Kwiaty jakieś, może na kwiatach zrobimy jakieś zdjęcie, czy mamy storczykową, ale dzisiaj zrobimy storczyka, samicę, która przeszła nam na dorosłość, będziemy dopuszczać. Będą młode, jak się samce sprawdzą. Storczyka i zamiast tej szarańczy dorzuciłem całkowitą nowość, słuchajcie.
Jest to modliszka awokado. One jeszcze nie są takie, jakie powinny być. Są maluche są dopiero, nie? A będą jedne z największych modliszek. I dlaczego nazywane są awokado? Gdyż są całe zielone i na odwłoku mają wzór na skrzydłach jak awokado. Dobrze. Jak będziecie śledzić nasz drugi kanał Pajęczaki z naszej paki, to zobaczycie, że pokażemy Wam każdy rozwój tych modliszek, etap i jak wyglądają na końcu. Co do drugiej kwestii, ja już ją rzuciłem, słuchajcie, na tutaj obiekt do fotografii. Dlatego teraz, słuchajcie, nagram Wam ją, jak ona wygląda w swojej okazałości. Zobaczcie. Niech sobie leci, ja w międzyczasie powiem o ustawieniach. Jak widzicie, modliszki są dosyć spokojnymi obiektami do fotografii. Chodzi o ustawienia. Na pewno ISO 100, słuchajcie, bo będziemy używać lampy błyskowej. Czas naświetlania zaraz Wam pokażę, gdy będę ustawiał do danej modliszki. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, F4 ustawimy, albo F8 nawet przy tak małych obiektach, gdyż głębia ostrości przy obiektywie 1:1 jest bardzo płyciutka, gdy wejdziemy na tak głębokie makro. Dobrze, przy każdym fotografii będę Wam mówił, postarał się mówić, jakie są ustawienia aparatu. Ok, zobaczcie. Widzieliście tę piękną dziewczynę? To zabieramy się za robienie zdjęcia. Jest teraz spokojna, jest rano, także zobaczymy, co się uda. Na razie ustawimy sobie, słuchajcie, F8, ISO zjedziemy do 100, otworzymy lampę błyskową i będziemy robić zdjęcia moim. Tu jeszcze mi czas naświetlania 1:30, zobaczymy, czy to będzie, ale się pięknie patrzy na mnie. Super jesteś. Dobrze, zmniejszymy czas sobie, zwiększymy czas do 1:50, z tego względu, że troszkę nam modliszkę przepaliło, choć tutaj z tej strony, proszę Cię. A zobaczcie z tyłu, jak ona wygląda. No ona już taka mała nie jest, ona ma około 2 cm, także... A to jest chyba stadium L3, także dużo jej nie zostało do dorosłości, a ona będzie miała 12 cm, nawet samice mogą mieć, także... Są fajnym obiektem. Jak widzicie, delikatnie operuję przy każdej fotografii, żeby nie spłoszyć naszego obiektu. Bardzo fajne jest, tylko czy wiecie co, zainteresowana jest sufitem, a nie obiektywem, ale dobra, zobaczymy, co tu wyjdzie, no, zrobimy jeszcze jedno zdjęcie, ona bardzo fajnie się tak wystawia, opatrzy się na nas, jest kosmita, dobrze, mi się te zdjęcia bardzo podobają. Jak widzicie, bardzo... O, jeszcze ostra wyszła, elegancka. Zrobimy coś z bliska, słuchajcie, czy nie? Jak myślicie? Takie makro totalnie na jej łepek. Może się uda. Jak widzicie, czasami można sobie pomagać ręką. Żeby przytrzymać obiekt, na którym ona siedzi. Jeszcze ustawię ją w jedną stronę, słuchajcie. Przepłoszymy ją tutaj, na sam koniec. Na samą górę. O! I teraz zobaczymy, jak wyjdzie drugie zdjęcie. Widzicie, praca przy takich małych modelach jest specyficzna. Gdyż musimy ją ustawić, a model nie współpracuje często tak, jak nam się tego by chciało. Dobrze, całkiem ciekawy kadr wyszedł i ciekawe zdjęcie. Dobra, łajmie. Zapraszam Was teraz na zdjęcie tej modliszki i za chwilę wracamy do modliszki storczykowej. Drugim naszym obiektem, słuchajcie, ostatnio nam wyliniała na dorosłość przepiękna modliszka storczykowa Hymenopus coronatus, słuchajcie. I
pokażę Wam zaraz, jak ona wygląda. Jak ona wygląda, moi drodzy, gdy jest w dorosłości. Na pewno widzieliście, jak robiliśmy zdjęcia małym koronatusom. A teraz pokażę Wam dorosłą samicę. Spójrzcie, jaka ona jest piękna. I jeszcze zostawiła te swoje różowe kolory na odnóżach. One z góry są widoczne, no bo wiadomo, cały skrzydła z tyłu i pokrywa skrzydeł to jest, zostaje w bieli, a odnóża kroczne zostały jej różowo-fioletowe i chwytaki tak zwane, tak? Dobrze, słuchajcie, spróbujemy zrobić jej zdjęcie w całości, zdjęcie od góry, by pokazać, jak ona jest duża. I nie będziemy teraz jej stresować, a bym pokazał Wam, jaka jest różnica między samicą a samcem, nie? Ale dobra, to zrobimy kiedy indziej. Dobra, przygotowujemy scenerię. Słuchajcie, modliszki są na tyle wdzięcznym obiektem, że one sobie siedzą spokojnie, wiecie? Dlatego teraz zrobimy sobie zdjęcie od góry, bo pokażę Wam, jak ona przepięknie wygląda. Zobaczcie zresztą, jeszcze Wam nagram, jak ona wygląda z góry. O ile łapie mi ostrość, nie? Dobrze, mamy. Mamy to. Zobaczcie. O, tak wygląda ślicznie nasza modliszka z góry. No coś wspaniałego, powiem Wam szczerze. Tak, będziemy ją dopuszczać, także jak ktoś się zdecyduje i tak dalej, to zapraszamy do kontaktu. Ale to na drugim kanale pajęczaki z naszej paki, także zobaczcie. A tak wygląda sceneria, nie? Z tyłu widać czarne tło, a ona sobie siedzi na tym kawałku drewna. Dobra. Kadr będzie pionowy. Dlaczego? No bo jest duża. Zatem ustawiamy aparat w ten sposób. Tak? I robimy sobie pierwsze zdjęcie. F13 przy takiej odległości raczej powinno wystarczyć, by objąć ją w całości. Ostra. Odstrzymy na oczy i lecimy ze zdjęciem. Światło będzie z jednej strony padało, gdyż nie mam tak drogiego sprzętu, że można lampę ustawiać w ten sposób, w drugi sposób, wiecie, tak. Z przodu mieć lampy i je ustawiać kiedyś, ale możemy sobie lekko przechylić względem aparatu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, eksperymentujcie, bo to jest najważniejsze. Eksperymenty w fotografii, wiecie? Dobrze, mamy zdjęcie. Teraz naświetlanie wyszło troszkę lepiej i zobaczmy jeszcze, jak to zdjęcie wyszło. Ja zawsze sprawdzam sobie, ale jest ostra na pełnej długości i oczy i aha, patrzy się na mnie. No, modliszki mają specyficzny wzrok. Dobrze, teraz moi drodzy. Zrobimy sobie zdjęcie jej od przodu. Pokażemy Wam jej oczy i tak dalej. O, może nie, słuchajcie, ona chce mi wejść na rękę. No, tak. Zobaczcie zresztą. Zobaczcie, co ona robi, nie? Sobie pięknie siedzi. Jak przełożymy palca, no to ona chce wejść. Takie są modliszki, nie? Oczywiście jak się wkurzą, no to będą robić co innego, nie będą atakować nasze palce. Paulina już dostała 2 strzały, 3. Ja się boję jej modliszek, szczególnie tych dużych, nie? No. Zobaczcie, przepiękna. Tak, Paulina? Uważamy, że chyba to są najpiękniejsze modliszki. Zresztą my wolimy duże modliszki. No i walbergi, nie? Ale to są małe, takie fajne. Zobaczcie, jak ona z daleka wygląda. Tak się prezentuje. Coś pięknego. Musicie mieć coś takiego w domu. Ale samice, bo samice są duże. Samce są bardzo malutkie. Są tycie w porównaniu do samic. Praktycznie 1/3 ich. Dobrze, ona się pięknie ustawiła. Zatem, jak widzicie, taki kadr zostawiam, jak teraz pokazuję. I lecimy ze zdjęciem. Ona oczywiście zobaczy biały punkt na mapie swojego świata. Czyli dyfuzor, tak? I będzie chciała na niego wejść. No zobaczymy. Może się uda, że nie wejdzie, albo nie wskoczy.
chociaż to nie samiec. Przepiękny kadr, ale wiecie co? Muszę oddalić ją troszkę od ścianki, bo ścianka zrobiła mi szarą poświatę. Zmieniłaś trochę swoje nastawienie teraz, dobrze? Tak też możesz się ustawić. Dobra, ale czernie zdejmiemy, nie? Dobrze, moi mili. Przepiękne zdjęcie. Słuchajcie, z modliszkami to jest to, jak one są ciekawskie, to one fajnie się ustawiają w waszym kierunku. Albo zastygają w miejscu. Nie będziemy jej straszyć, bo niektórzy lubią takie zdjęcia, wiecie, nie? Że stawia sobie skrzydła, bo jest wystraszona, ale my nie stresujemy zwierząt. Teraz, słuchajcie, spróbujemy. No, cześć. Teraz spróbujemy zrobić jej zdjęcie, o ile się uda, bo ona teraz chce wskoczyć na dyfuzor. Dobra, coś się udało zrobić. Musimy być szybcy, słuchajcie. Zaczęła się ruszać i jest troszkę niespokojna. Nie będziemy jej męczyć, nie już. Te dwa zdjęcia, trzy w zasadzie, muszą wam wystarczyć. Wiecie, to nie jest modelka z kupna, jak ja to mówię, czyli pani, którą możecie ustawiać sobie jak chcecie, o ile współpracuje z wami, bo są też takie, które nie współpracują. Nie znam się, nie jestem, nie modeluję ludzi, nie lubię. Dobra, mamy zdjęcie z bliska. I jak już wróciliście i podobają wam się takie modele, słuchajcie, no przepiękna jest. Zobaczcie, jaka ona jest długa, nie? To jest mój palec długości ciała. Nie wiem, ile ma mój palec. Tu pewnie wam się wyświetli, bo w tej chwili nie mam miarki i jest bardzo spokojna. Zjada dużo samców przy kopulacji, no ale taki jest świat, nie? Słuchajcie, dobrze. No jej tego nie udowodnię. Bo czekamy na, znaczy mamy jednego samca, ale przyjdą jeszcze chyba dwa, zobaczymy. Dobrze, słuchajcie moi mili, mam nadzieję, że taki krótki filmik z tego, jak można zwykłe małe studio zrobić w domu do fotografii makro, się wam spodobał. Jeśli chcecie takich więcej, a mamy modeli trochę, mamy modeli makro, jeśli chcecie takich filmów więcej, słuchajcie, no to piszcie w komentarzach, nie? Zostawcie tego lajka. Nie będę wam opisywał ogólnie o modliszkach, bo to na drugim kanale. I zobaczymy, co będzie dalej, nie? Dobrze. To zostawcie łapkę. Wiem, powtarzam się, ale już jak teraz mam 1000, to muszę dbać o to, żeby jakoś to widniało na tym całym świecie youtuberów. Youtuberskim. Zresztą i tak pewnie reklamy wkurzają, nie? Dobra. To by było na tyle, nie? I co, widzimy się za tydzień. Ewentualnie za dwa. Muszę wyjść z wami w teren, bo tego mi brakuje, nie? Dobrze. Odstawiamy nasze modele z powrotem i niech sobie spokojnie żyją. A wy się trzymajcie. Do następnego. Hej.